Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj sobotę, 12 listopada. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego? I czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Ta dzisiejsza Ewangelia mówi o przeciwniku i potrzebie obrony przed nim. Może i mamy jakichś przeciwników w życiu, którzy nas krytykują, którzy próbują podcinać skrzydła, którzy mówią jakieś nieprawdziwe rzeczy o nas, ale chyba najgorszym przeciwnikiem dla samych siebie to jesteśmy my sami. Kiedy wypełniamy serce lękiem, kiedy wypełniamy serce strachem, tym, że się do czegoś nie nadajemy, kiedy sami sobie podcinamy skrzydła. Nie bądź dla siebie przeciwnikiem. Nie bądź przeciwnikiem wizji i planów, które wobec ciebie ma Pan Bóg. Ale korzystaj pełną parą z zaproszenia do życia w obfitości, do rozwinięcia skrzydeł, które daje ci Pan Bóg. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.